dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste wręczenie umów, w oparciu o które będzie realizowany program związany z modernizacją i przebudową dróg gminnych. Najwięcej dróg zostanie zmodernizowanych w samym mieście Bobowej, ale też w poszczególnych miejscowościach. Te drogi, które udało się zakwalifikować i spełniły wymogi formalne, bo tutaj były obostrzenia znaczące, zostały również do tego programu zakwalifikowane. Otrzymana kwota blisko 2 800 000 zł pozwoli nam na pewno z udziałem własnych środków zrealizować zadanie prawie za blisko 4,5 miliona. Ja się bardzo cieszę, bo to po raz pierwszy w ogóle, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, samorządy gminne otrzymały możliwość, czy uzyskały w ogóle możliwość ubiegania się o środki na drogi gminne. Nam się to udało. Tak jak powiedziałem, 11 dróg to bardzo cenna rzecz, dobra inwestycja, ponieważ takie są oczekiwania społeczne. Wszyscy po drogach chodzimy, jeździmy, tym bardziej, że niektóre drogi również będą realizowane wspólnie z chodnikami, czyli dla osób poruszających się pieszo będzie to poprawa znacząca bezpieczeństwa, a przy jednej drodze nawet będą to ścieżki pieszo-rowerowe w kierunku na przykład stadionu, czyli poprzez ulicę Sportową. Bardzo się cieszę, wszyscy tutaj oczywiście wspierali, mieszkańcy również wyrażając w związku z tym programem i z tą modernizacją naszych dróg wielką nadzieję. Program został rozłożony na okres dwuletni, dlatego że też musimy oczywiście brać pod uwagę różne inne względy i finansowe, i organizacyjne. Także rok 2017 i 2018 będzie na pewno rokiem, który będzie bardzo pod tym względem dla nas korzystny.